Witam i tam wszystkich w Unravel 2. Materiał powstał dzięki Game Changers EA. I tutaj mamy bardzo, bardzo ciekawą sytuację. Pamiętacie konferencję E3 EA Play? Pierwszy raz, jeśli dobrze pamiętam, taka gra została zapowiedziana i od razu wydana w tej samej sekundzie. I w tym przypadku mamy Unravel 2 od razu zapowiedzianą i wydaną. Także niesamowita sytuacja. Dziękuję bardzo oczywiście za udostępnienie kopii Unravel 2 do ogrania i zaprezentowania. Także możemy się cieszyć tą produkcją już teraz i zagramy sobie. Zagramy sobie pierwszy etap. Jest to dalsza część jakby omówienia gier z E3, ale tym razem możemy sobie już od razu zagrać. Także ciekawostka, naprawdę ciekawostka. I będzie to ostatnia gra z konferencji E3, którą omówię na osobnym materiale. Później przejdziemy już do konferencji Microsoftu, ale piszcie, czy byście chcieli więcej Unravel w następnych dniach. Także lecimy, lecimy. I jeśli chodzi o Unravel 2, ja tutaj sobie włączyłem, czy wszystko działa. Jest tutaj to wszystko skierowane na koopa, ale możemy zagrać oczywiście samodzielnie, to nie jest gra aż tak restrykcyjna jak A Way Out. Mamy małe intro, więc troszkę porozmawiam. Tak, nie mamy dialogów. Cały czas wcielamy się w tą samą postać, ale możemy mieć właśnie towarzysza, nawet musimy. Tylko że jeśli gramy w pojedynkę, jest opcja połączenia się dwóch postaci, tych małych włóczek w jedną, z tym, że będą sekwencje, w których musimy się i tak rozdzielić. Najlepiej grać w kooperacji, myślę, że z ukochaną zagramy na pewno. Ale teraz, żeby wam zaprezentować, pokażę wam, jak to wygląda w pojedynkę. Tutaj też jest mała historia, tak jak to było w jedynce, ale bardziej podobno dynamiczna rozgrywka. Ja tutaj zagrałem jakieś 10 minut za pierwszym razem. Można sobie customizować postacie, mogą mieć inne wzorki na twarzy, inne kolory, więc myślę, że to zrobimy na potrzeby gameplayu. No i tu mamy naszego towarzysza. To jest Jarmi, ten pierwszy, a ten nie wiem, czy się tak samo nazywa, chyba tak. Chyba tak, tylko ten jest stylizowany na kobietę bardziej. Zobaczcie, jest dłuższa. A ta włóczka jakby sukienka. Można sobie to oczywiście zmienić. Ale naprawdę Unravel, piękna gierka. Piękna gierka. Platformówka. Jeśli ktoś nie grał w pierwszą część, polecam. Dwójeczkę już można spokojnie zakupić. To jest naprawdę niebywałe. Premiera w ten sam dzień, kiedy prezentacja. No i graficznie to się prezentuje bardzo, bardzo dobrze. Zobaczcie, sterujemy jedną postacią, możemy się przełączyć i wtedy mamy drugą. Jeśli chcemy sobie scalić postacie, przytrzymujemy Enter. Jesteśmy wtedy jakby jednym Jarmim. Ale są sekwencje, gdzie naprawdę jest potrzebny kompan i trzeba się rozdzielić, zrobić jakąś część po prostu samemu i przedzielić się na drugiego. Jest to uciążliwe. Ale jeśli ktoś chciałby przejść samodzielnie tę grę, która jest bardzo skierowana na koopa, no to można, jest taka możliwość. Ale ja bym wolał w koopie pograć. I mamy tutaj właśnie zmiany wyglądu. Możemy sobie zmienić głowę. Możemy sobie zmienić głowę. Myślę, że tak zostanie. Oczy. Takie duże, mniejsze. Niech będą te duże. I właśnie jakby no kobieta, mężczyzna, no tak powiedzmy, umownie, to niech będzie tak. I kolorki. Mamy pełną gamę kolorów. Myślę, że zrobimy biało-czerwone, Polska. Może to była gdzieś. Biało-czerwone. Niech będzie. Można sobie zmienić temu też kolor, ale niech będzie już tak. No i jesteśmy teraz biało-czerwonym. Ja gram na klawiaturze, chociaż łatwiej na padzie.
No i zaczynamy. Tu oczywiście możemy przepchnąć jakieś elementy. Grałem w jedynkę, więc troszkę już kojarzę. I teraz tak. Jeśli chcemy się rozdzielić, mamy w ten sposób. I teraz dana postać będzie tutaj. Zostawiamy ją. A tutaj przytrzymujemy drugą, a to możemy spokojnie gdzieś skoczyć. Samodzielnie grając. Samodzielnie. I oczywiście ta druga postać już spokojnie tutaj wejdzie. Się odblokowało przejście. Teraz jesteśmy jednym. Ogólnie Unravel bardzo, bardzo przyjemna platformówka. Podobnie jak Ori, który jest zapowiedziany. Nowa część. No tu nam przypomina gra, że możemy sobie zmienić właśnie wygląd. Tutaj włóczki. I widziałem, że bardzo, bardzo długa to druga część. Ale graficznie naprawdę miodnie. Świetnie to wygląda. I to jest gra tworzona oczywiście przez tych samych twórców. Aha, tu możemy sobie wydłużyć skok, dobra. Zmieniać w locie. Gdzie chcemy skoczyć. No, nawet możemy, wiecie, tak i tutaj zmieniać kierunek. Więc to jest spoko. Zagramy troszkę. Jeśli byście chcieli cały Unravel, spoko, czemu nie? Tutaj spadłem. Okay. No zobaczcie tą wodę. Woda zawsze była przepiękna. No i fizyka bardzo fajna. To spoko. Zejść. Nie odbijamy się od ściany. Kompan jakby cały czas przylepiony, nie? Nie musimy grać w dwójkę, chociaż dużo fajniejsze. Ale wam zaprezentuję w ten sposób. Dajcie znać, czy gracie. Może w Unravel. Aha, i teraz mamy lasso, podciągamy się i odrywamy. I też będzie można przytrzymać później właśnie kumpla. Mamy tą podpowiedź. Też slow-mo można włączyć. Jeśli macie jakiś problem z jakimś etapem, no to można slow-mo. Nie ma problemu. Prawie bym. Tara, i też właśnie przechodzimy przez jakieś elementy. Można też na dół tak zejść, przytrzymując spację. Na przykład z jakiegoś drzewa. Albo po prostu z platformy. Albo do góry. No wskoczyć, więc to jest takie wielowymiarowe jakby. Ach, tam nam też pokazuje obszar, w jakim możemy użyć tego lassa. Chyba w miarę spokojnie. Elegancko. Lepiej na padzie grać, ale... jesteśmy na klawie. Przejdziemy jakiś sobie pierwszy etap. Tu oczywiście możemy przyciągać jakieś elementy naszą włóczką. Elegancko. Albo rozwalać.
Ach. A idziemy tutaj. Aha, już wiem, o co chodzi. A tutaj bym musiał... Okej. Wziąć kompana. On będzie sobie stał tu. No i zobaczcie, i teraz mamy już właśnie etap, gdzie trzeba było się rozdzielić. Ale no spokojnie. No widzicie, na razie nie było aż takich wielu przypadków. O, i teraz jest troszkę mechanika właśnie tych poziomów. Możemy wejść wyżej i niżej. Jeśli wam się wydaje, że uderzy głową, to tutaj możemy sobie zejść na przykład, nie? I to jest jakby taki inny wymiar. Że w ten sposób też tu się odbywa interakcja. Wchodzimy. Piękna, piękna gierka. Dajcie znać, czy ktoś grał w jedynkę, albo w tą właśnie dwójkę od razu. Pamiętam tą prezentację pierwszą. Teraz już ten deweloper nie był tak zestresowany, twórca. Ale no, emocje jeszcze są. To małe, niezależne studio. A i teraz możemy sobie przywiązać tutaj. Przywiązać tutaj i mamy... Mamy taki jakby poziom, nie? Dwa razy uderzamy, jesteśmy wyżej. Dobra. No i teraz sobie... A, jeszcze tutaj wejdę. I teraz sobie pod A zabieramy naszą włóczkę, żeby się nie skończyła. No i mamy wszystko. Tutaj mamy podpowiedzi. Okej. Dobra, to już wiem. Robimy w ten sposób. Okay. Najpierw sobie tam wejdę do góry. Zrobimy coś takiego. To wtoczymy, oczywiście. Że tu jest okej. Dobra, chodź tu brachu i się scalimy. Są go i Vegeta. Jeszcze nie grałem chyba. Tu już nie grałem. Otworzymy sobie coś takiego. Takie dwa poziomy, spoko. Elegancko. Ups. Ratunku.
O kurde. Teraz tak. Ten trzyma. Ten może sobie spokojnie wejść. Stanąć na spokojnym gruncie i okej. I ten go. Go przytrzymuje. Długi ten gameplay. Aha, i teraz tak. No spokojnie. Ja jestem tym. I tu będę trzymał. I on jakby zostaje w takiej pozycji trzymającej, nie? Dobra. No. Chciałem przetestować. Chciałem przetestować. I teraz pod górę. Ale musicie pamiętać, żeby zostawić tamtą postać, którą sterujecie, pod S. Musicie pamiętać. No tu też się tak rozdzielimy. Jestem tym. On się jeszcze obniżył na dół. Mogę jeszcze? Dobra. To do góry. O kurde, co tu się dzieje? Dobra, teraz się trzymam tak. Spoko. Czekajcie, czekajcie, tam bym musiał chyba na dwie drogi. Dobra, już wiem mniej więcej. Dude. To tamto jest ciężkie już. Okej. No, muszę przyznać, że to było ciekawe już. Slow-mo.
To co ja mam tu zrobić? Chyba nadal to. Czekajcie, slow-mo. Ale beka. Ale beka. Dobra, fajne. Wyłączamy slow-mo i co teraz? Ale ta kooperacja jest świetna. Tylko trudna na jednego. Powiem wam, że jednak to jest trudne na jednego. Ja muszę trochę do góry. Okej. Dobra. No na jednego jest bardzo ciężko. Ale dacie radę. Najlepiej w koopie. Jednak. Woda. Są jakieś levele w ogóle? Oczywiście. Dobra, jesteśmy na wolności. Wiecie co? Tu sobie skończymy, skończymy. Nie wiem, czy to jest koniec levelu. Ale niech będzie taka pokazówka z Unravel. Nie trzeba tutaj więcej dodawać, po prostu mamy już gierkę wydaną i można sobie zagrać, więc takie prezentacje tu ja rozumiem. Bardzo, bardzo ładnie to się prezentuje, chociaż jednak w koopie chyba lepiej. Także tyle z Unravel. Myślę, że widzimy się już teraz w konferencji Microsoftu z omówieniem. Dzisiaj natomiast mamy wieczorem Square Enix i Ubisoft, także zapraszam oczywiście wieczorem na Twitcha, będziemy oglądać z komentarzem i zobaczymy, co tym razem nowego twórcy nam pokażą, także zobaczmy tę scenkę. Chyba koniec etapu. Tak jest, jednak koniec etapu, także cóż, do zobaczyska, dajcie łapę, jeśli wam się podobało, piszcie, czy chcecie więcej Unravel. Hej, hej.